Witam serdecznie. Spotkamy się dzisiaj z doktorem Bogumiłem Wojnowskim. No i porozmawiamy, jak to zwykle z doktorami bywa, o zdrowiu. Witam pana. I chorobach. Oraz zapobieganiu chorobom. Tak, profilaktyce. Profilaktyce. Panie doktorze, jest pan nieludzkim lekarzem. Dlaczego? No tak się złożyło, że 50 lat temu mama mnie wysłała na nauki do technikum weterynaryjnego we Wrześni. To było bardzo daleko, bo mieszkaliśmy w Suwałkach, a technikum było we Wrześni. Także byłem zdany od młodych lat na zimny wychów, jak to się w weterynarii mówi. Kiedyś cielęta chowano w zimnym wychowie. No w każdym razie jeździłem do domu 3 razy w roku i na wakacje. Także byłem od młodych lat samodzielny. Ale miałem co robić, prowadziłem zespół muzyczny i tak dalej. W każdym razie kończąc technikum weterynaryjne, byłem już takim małym doktorem, poszedłem na staż, a wkrótce zacząłem studia na SGGW w Warszawie, na które skończyłem w 72 roku i od tego czasu miałem trochę kariery naukowej, 10 lat na uczelni SGGW, a potem zostałem samodzielnym badaczem i do dzisiaj ćwiczę właśnie diagnostykę, profilaktykę, dietetykę, wynajdywanie nowych produktów. Metod, tak. Metod. Wszedłem dzięki temu w biorezonans, ale także już taka pełna wariacja była, kiedy poznałem metodę Quantec w 2006 roku. No, przedtem jednak robiłem konferencje medyczne poświęcone diagnostykom biorezonansowym i suplementom diety i probiotykom i różnym wynalazkom prozdrowotnym. Było tego kilka, ale takim dosyć ważnym momentem był wrzesień 2012 roku, kiedy dałem wywiady w NTW we Wrocławiu na temat mojej działalności. I właściwie tak mogę powiedzieć, że wtedy się zaczęła się taka era zainteresowania tymi metodami, bo pan Zagórski zaczął to upowszechniać, wynajdywał inne firmy, które robiły podobne rzeczy. W 2016 roku poznałem nową metodę diagnostyczno-terapeutyczną, która pochodzi z Niemiec, nazywa się Quantec i poddałem się analizie zdrowia tą metodą. No, było dla mnie dużym zaskoczeniem, że ten aparat potrafi odczytywać stan fizyczny, biologiczny, psychiczny. No i wkrótce zaprosiłem reprezentantkę tej firmy do współpracy do gabinetu Integrum. Pracowała z nami koło roku, ucząc nas, a potem wysłupałem trochę pieniędzy i zakupiłem ten sprzęt, który mnie pochłonął na tyle, że wkrótce dokupiłem drugi, potem trzeci, no i zacząłem promować tę metodę. Wcześniej byłem związany z firmą Joalis, z doktorem Jonaszem, który posiada olbrzymią wiedzę i jest twórcą kilkudziesięciu, na przestrzeni lat, kilkuset preparatów, które myśmy sprawdzali. To były preparaty informacyjne, które miały za zadanie wypłukać z organizmu szkodliwe informacje. To jest trochę powiązane z homeopatią. No, niemniej my to nazywamy też medycyną informacyjną. No i
Nie ma to niestety dużego zaplecza naukowego w Polsce, w odróżnieniu od innych krajów, bo tą metodą właściwie powinni głównie zajmować się fizycy, którzy rozumieją pola torsyjne i przekazywanie informacji na odległość. To dzisiaj już jest bardzo rozwinięte. No, niemniej zapoczątkowaliśmy w Polsce używanie systemu Quantek, który właśnie daje analizę właściwie informacji z pola torsyjnego, tak? Czy tu coś pola innego? Torsyjnego, tak, ale też jest to tak szeroka analiza, że jeden człowiek nie jest w stanie tego zinterpretować, bo to jest po prostu złożone z wiedzy kilkunastu fachowców. Jeden jest od esencji Bacha, drugi jest od akupunktury, trzeci jest od... No, w ogóle trudno to wyliczyć, tyle tych działów jest. Niemniej ja to robię w tej chwili już kilkanaście lat i to tak jakbym skończył kilka akademii medycznych, bo ten aparat człowieka kształci i wynajduje jakby coraz to nowe możliwości. Można wręcz też robić badania na życzenie, jeżeli kogoś coś interesuje szczególnie. A co najważniejsze, ten aparat też może nadawać informacje też jako pole torsyjne do obiektu, czyli do danego chorego. No i obserwujemy, że to działa, że to koryguje odchylenia emocjonalne i zdrowotne. Robimy korekty co miesiąc i mamy szereg uzdrowień. No, tam nie można mówić o wyleczeniu, bo to nie jest jakby medycyna klasyczna. My uzdrawiamy. I dzięki temu możemy pracować i na przykład z osobami chcącymi mieć dzieci i z ciężarnymi, ale także z dziećmi autystycznymi, wynajdując przyczynę autyzmu i korygując je. Także jest to kombajn o niesamowitym zastosowaniu. No, w tej chwili jest w kraju kilkadziesiąt takich aparatów. Są szkoły, szkoła czeska, która nas wspiera i co dwa miesiące, trzy przyjeżdżają wykładowcy z Czech z tematami, które nas wzbogacają. No ja początkowo pracowałem samodzielnie, żeby poznać to wszystko, bo jestem szkolony zarówno w homeopatii, jak i zielarstwie i uważałem się za człowieka samodzielnego, ale jednak okazało się, że program ma dużo większe zastosowanie. No, mamy tam w tym programie na przykład też zwierzęta. Mamy bydło, mamy konie, mamy psy, także ptactwo. No i na przykład od wielu lat, od 8 chyba, wspomagam stada indyków i kurcząt na odległość. Stado jest pod Siedlcami. Hodowca się do mnie zgłosił, bo sam jest znawcą tej wiedzy jakby paramedycznej i mamy bardzo dobre wyniki. Redukujemy upadki, przyspieszamy tłucz, uspokajamy, co jest może troszkę nieludzkie z punktu widzenia człowieka, ale na tydzień przed oddaniem do uboju te zwierzęta, one coś czują i trzeba je uspokoić, w związku z czym dostają taki program uspokajający, dzięki czemu są łapane do klatek i one nic nie mówią, uważają to za
za normalne. Oczywiście to ma bardzo duży wpływ na jakość mięsa, które się uzyskuje z tych ptaków. To jest coś w rodzaju, przepraszam, przerwę. Taki film jest Bogowie muszą być szaleni. Afrykański film i tam jest właśnie coś takiego, że Bushman upolował jakąś tam antylopę, no i pomodlił się do niej, przeprosił ją, cały ten rytuał taki zrobił, dzięki czemu wszystko było w harmonii, nie było to takie okrutne, tylko na zasadzie, że jest to normalne prawo życia, takie coś. I widocznie to, tutaj też o coś takiego może chodzić. To jest bardzo ciekawe i według mojej wiedzy autorami programu są nie tylko lekarze, ale też bioterapeuci, ale też i psycholodzy. Ponieważ ja to używam już dwa razy po 6 lat i więcej, to mówię tak, jakbym skończył dwa razy Akademię Medyczną, bo to zmusza do myślenia. Ja do dzisiaj skonsultowałem około 3000 osób chronicznie chorych, które szukały pomocy, nie mogąc jej znaleźć u lekarzy konwencjonalnych. Mhm. No, to już samo to stanowiło wielkie wyzwanie, bo te stany były dosyć skomplikowane, ale odkrywały też, że korzenie chorób mają swoje miejsce w poprzednich pokoleniach, czyli u rodziców albo u dziadków. No, także my robimy też analizę środowiska, w którym człowiek żyje. Czyli to wynikało z informacji z Quanteca plus rozmowa z człowiekiem, który potwierdził tą sytuację. To znaczy, czasami, technologia czasami. Moja jest taka, że najpierw człowiek przysyła ankietę wypełnioną, którą ja przygotowałem, ze zdjęciem twarzy albo innej części ciała, wpłaca pieniądze z góry, bo tej roboty to jest bardzo dużo i trochę żal by było, żeby się człowiek napracował za darmo. Taka analiza podstawowa kosztuje od początku 300 zł. I doszliśmy do tego, że zawiera jakby trzy podstawowe skany. Jeden skan ogólny, który najpierw jest automatyczny, wychodzi 30 pozycji. Potem już dobieram w zależności od tego, co wynika ze skanu automatycznego. Potem drugi skan, skan genomu z 20 paru tych chromozomów w 100 aberracjach wybieramy powiedzmy 30 parę. Pokazuje największe odchylenia genetyczne, co pozwala ukierunkować potem terapię. No i trzeci taki skan dietetyczny, eliminacyjny, alergiczny, który jest podstawą właściwie każdego leczenia, bo nie można oczekiwać poprawy, jeżeli człowiek sobie szkodzi, jedząc szkodliwe produkty. No i tutaj te wszystkie kazeiny, laktozy, cukier, inne rzeczy wychodzą. No i wtedy zalecamy ograniczenie danych produktów, co pozwala organizmowi dojść szybciej do równowagi. Te całe działanie my nazywamy detoksykacją. I detoksykacja według doktora Jonasza to ona obejmuje zarówno stan fizyczny, czyli obciążenia bakterie, wirusy, grzyby i tak metale ciężkie, jak i emocje. Te emocje to są zarówno emocje matki ciężarnej, które płód przejmuje, jak i emocje po urodzeniu, czyli jeżeli poród jest skomplikowany, to dziecko notuje to wszystko jako uszkodzenie emocjonalne. No i potem, co się dalej dzieje? Ja tu odkryłem taką prostą zależność, że szczepienia, które są tak ochoczo zalecane, jest cały program szczepień, jest ich tam kilkanaście w ciągu życia dziecka, one powinny być uwarunkowane
wynikiem badania matki ciężarnej na antygeny, które ona posiada, bo ona te antygeny przekazuje dziecku. To dziecko rodzi się tak. już z pewną odpornością. W związku z czym na pewno nie powinno się szczepić tego dzieciaka na choroby, których antygeny on ma. Bo wtedy następuje burza w organizmie i tak zwane reakcje poszczepienne. I autyzm jest między innymi efektem reakcji poszczepiennych, czego niestety chyba medycyna konwencjonalna nie do końca rozumie. Albo rozumie, tylko celowo coś się dzieje. No, no to jest... z tą celowością to jeszcze będziemy mówili, bo istnieją po prostu różne szkoły i generalnie biorezonans, on pokazuje wszystkie zależności, które są w organizmie, w związku z czym jeżeli matka była przestraszona w czasie ciąży, to już jest jakiś ślad, jeżeli było jakieś zatrucie, no ale takim szczytem mojego osiągnięcia było, jak babcia przyszła ze zdjęciem wnuczka dwuletniego, który miał raka wątroby i prosiła o diagnostykę jego i okazało się, że mały był karmiony mlekiem z dioksynami. Mlekiem matki z dioksynami. To znaczy, że matka, świadomie czy nieświadomie, była narażona na dioksyny. Dioksyny powstają na przykład przy smażeniu kotleta. Jeżeli kobieta pochyla się nad patelnią, na której smaży kotlety, to spalone białko przechodzi w dioksyny, ona to wdycha. Jeżeli jest w ciąży, no to zatruwa płód. Czyli to była przyczyna tego... Tego stanu, tej choroby. Ponieważ to był dwulatek przy piersi, to ja tylko dałem swoją diagnozę i skierowałem do kolegi Bąkowskiego, lekarza medycyny od neonatologii w Płocku, który się tymi rzeczami zajmuje i on chciał się tym zająć. Niemniej rodzice, jak zobaczyli, że to chodzi o wahadełko, różdżkę, homeopatię i tak dalej, po prostu się zjeżyli i powiedzieli, że oni nie pójdą tą drogą, oni będą leczyli dziecko w Centrum Zdrowia Dziecka metodami konwencjonalnymi, no i chemia, i naświetlania. I dziecko umarło, tak? No nie umarło, żyje, ale to życie jest niestety, nie znam szczegółów w tej chwili, bo nie mam kontaktu, ale no nie jest to życie wesołe. No. Dobrze, może przeskoczmy na profesora Sedlaka. Co o nim? Proszę Państwa, no Sedlak był księdzem, był wykładowcą religii, nauczał na Kielecczyźnie, ale też potem został, jakiego uczniowie zaczęli studiować, to jemu się też zrobiło pewnie żal i poszedł na studia i na Kulu został profesorem. Powołano dla niego specjalną katedrę biologii, która się tam jakoś nazywała. W każdym razie on się zajął śledzeniem śladów życia na Ziemi. I tak doszedł do koncepcji, że krzem, a nie żelazo, był podstawą życia na Ziemi. I ta teoria krzemowa, ona do dzisiaj jest aktualna. Na tej podstawie firma Invex produkuje preparaty krzemowe, które mają działanie antynowotworowe. Mamy duże nadzieje, że te preparaty osiągną niedługo rejestrację i będzie można je śmiało stosować. Czyli to jest to, co propaguje Italia Raganowicz z Markiem Kulikowskim? Prawdopodobnie tak. No niemniej źródło jest główne firma Invex w Kielcach, pan inżynier Szczepaniak, który też poszedł dalej, bo jako inżynier
też pomyślał o tym, że my zjadamy rośliny, prawda? A jak te rośliny są pielęgnowane, czym odżywiane i tak dalej. Wziął też pod uwagę opinię lekarza medycyny doktora Kropa z Kanady, który napisał książkę Ratujmy się, czyli medycyna ekologiczna, i powiedział, że my zjadając rośliny zjadamy niepełnowartościowe jedzenie, co prowadzi do chorób cywilizacyjnych. Pan inżynier Szczepaniak to rozwinął i wyprodukował w tej chwili już kilka preparatów do nawożenia na bazie organicznej do uzupełniania składników w glebie. Dzięki czemu rośliny mają szansę być bardziej bogate w składniki. Na tych składników jest niestety około 80. To są makro, mikro, ultra elementy i brak jednego z nich potrafi spowodować w organizmie duże szkody, na przykład z białaczką włącznie, czy z osteoporozą, czy z innymi historiami. Natomiast moje badania, ja ponieważ zrobiłem doktorat na chorobach metabolicznych i zapobieganiu im, i nazywało się to profil metaboliczny, zresztą wzorem profesora Lebiedy z Czech i Paul Sena z Danii. Ja byłem obok doktora Rutkowiaka z Gdańska, autorem polskim, który to opublikował i zaleca. W każdym bądź razie było mi to za mało i w 2001 roku poznałem z inicjatywy takiej przyjaciółki medycyny naturalnej, pani Basi Jaruzelskiej. Poznałem książkę doktora Jonasza na temat właśnie ratowania zdrowia poprzez badania i tak dalej. Pojechałem do Pragi, porozmawiałem z doktorem Jonaszem i zaprosiłem go na konferencję w Bibliotece Narodowej. Na tej pierwszej konferencji w 2002 roku było kilkudziesięciu lekarzy, bioterapeutów i innych osób zainteresowanych i od tego się może zaczęła właśnie ta era preparatów informacyjnych, bo te preparaty tak się nazywają. To są preparaty, na które na podłoże alkoholowe naniesiono informacje, ale przez specjalne urządzenia, które to po prostu nagrywały te. Oczywiście jak poszedłem z tym do rejestracji, to okazało się, że proces jest absolutnie nieznany. Nie wiadomo, co z tym robić i kazano nam to rejestrować jako leki. No ale na szczęście znalazła się firma mocniejsza od mojej, która sobie poradziła z tym tematem. I pomimo tego, że to były preparaty alkoholowe, zarejestrowała je jako suplementy diety. I do dzisiaj mamy około 140 tych preparatów, kilkuset wykształconych terapeutów i jedziemy tym jakby dalej. Dobra, proszę nie szurać, tak? Bo to się tak chyba. To pan tak nerwowo co chwilę, albo tak, albo aż tak. Tak. Dobra, czyli tak kwestie informacyjne, no to tak jak pan przedtem powiedział, kłantek, pole torsyjne, tym się również zajmuje dr Diana Wojtkowiak. Właśnie programowaniem pól torsyjnych, bo pan też chciał coś na jej temat. Proszę państwa, no generalnie trzeba powiedzieć, że wśród lekarzy historycznie mamy zaledwie kilka nazwisk, o których można wspomnieć. To był dr Rybczyński z Poznania,
który pierwszy powiedział o roli krzemu w onkologii. To był lekarz weterynarii Podbielski z Międzyrzecza, który z profesorem Aleksandrowiczem z Krakowa stworzył ideę preparatów TP1, TP2. To były mikroelementy, które jako suplementy były podawane ludziom w ampułkach, początkowo po penicylinie, bo to były czasy, kiedy ciężko było kupić buteleczkę. I do dzisiaj preparaty TP1, TP2 są na rynku. Produkuje je bratanek doktora. Natomiast ja jestem jakby takim kontynuatorem myśli. Niemniej do dzisiaj my, dzięki metodzie Quantec, my możemy oceniać niedobory kilkudziesięciu składników i je próbować uzupełniać jako suplementy, ale mamy też taką możliwość nagrywania widm elektromagnetycznych oryginału na nośnik. Tym nośnikiem najchętniej jest alkohol, który przyjmuje to i trwale przechowuje, ale też może być woda i szczególnie dla dzieci, albo syropiki różne. I tutaj firma Joalis produkuje te syropy dla dzieci, też informacyjne. Tam do 3 lat, prawda, żeby można było stosować. Natomiast od wieku starszego, 5-8 lat już stosowane są preparaty na bazie alkoholowej. To są mieszanki ziołowo-alkoholowe z nagraniami. No to słowo nagranie tutaj musi być użyte, bo nie ma innej metody naniesienia widm elektromagnetycznych kilkudziesięciu preparatów na nośnik. Ja jestem w tej chwili w terapii. Koleżanka mnie zdiagnozowała, ponieważ byłem tydzień w szpitalu bez ustalonej etiologii. Powiedziano tylko, że mam posocznicę. A ta posocznica to jest, proszę Państwa, śmierć w oczach, bo to jest, są beztlenowce. Nie ma na to za bardzo lekarstwa. Niemniej opanowano to w jakiś sposób i ja w tej chwili się trochę lepiej ruszam. Niemniej ten termin, żeśmy ustalili z Panem, żeby pchnąć sprawę do przodu, żeby się coś działo. Bo najlepsze są pierwsze umówienia, pierwsze terminy. No i tak, proszę Państwa, ja przyjmuję w tej chwili 8 preparatów Joalis. I to wyszły niespodziewanie. Wyszedł herpeson na brodawki, czy na herpesa. Tych herpesów jest kilkadziesiąt odmian. Wyszedł KOK plus, czyli na KOK pozytywne. Wyszły yeast, czyli grzyby. Wyszedł Rinodren, czyli na oczyszczenie nerek. A nerki bolą mnie jak diabli. Ledwo się ruszam. Nie mogę się przewrócić w łóżku, tak mnie to wszystko boli. No i wiecie Państwo, nie ma lepszej metody aktualnie na rynku niż tak zwana detoksykacja. My to nazwaliśmy KSD, czyli kontrolowana i sterowana detoksykacja, bo my robimy badanie, zalecamy preparaty i robimy kontrolę na przykład za 2 tygodnie czy miesiąc, patrząc co się zmieniło i dodajemy nowe produkty. Ja już mam nawet wyznaczone drugą turę. No w każdym bądź razie po pierwszym przyjęciu tych preparatów po kilka kropelek zaledwie na język okazało się, że czuję jakby poprawę. Ta poprawa to polega na tym, że po prostu mogę wstać z krzesła czy sprawniej chodzić bez laski. Ja tak myślę, że Pan Bóg mnie doświadcza po to, żebym ja poznał te wszystkie czynniki, które ludziom szkodzą. Na sobie. I po prostu to w jakiś sposób też uwiarygadnia
sposób postępowania, bo no co mogą pomóc jakieś tam kropelki? To lekarze śmieją się do rozpuku, jak im powiedzieć, że homeopatia działa. To oni to traktują sobie lekko. No, ale inaczej jest, jak przyjdzie do leczenia takiego delikwenta, bo my, mając aparaturę diagnostyczną i niemiecką, czyli Quantec, i rosyjską, i Medis, i właśnie czeską, ten system EAV z komputerem, my nie mówimy, że jakaś choroba jest to nieznanym tle. To jest kłamstwo. Jeżeli medyk mówi, że choroba ma nieznane tło, to znaczy, że nie wykorzystał wszystkich metod diagnostycznych. No i tu można wspomnieć o takim panu inżynierze Jerzy Zięba, który kilka lat temu napisał książki Ukryte terapie, które są kompilacją wiedzy zebranej ze świata. Dzięki temu, że był 20 lat w Australii, zna doskonale angielski i jakby zaskoczył ideą to, żeby coś dobrego zrobić dla ludzi. A był bez pracy, nie miał co robić i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj siedzi sobie na Florydzie, bo mu grożą sankcjami różnymi w kraju za sprzedaż jego produktów, które zrobił według najwyższych standardów w firmach, które właśnie te standardy posiadają, które są sprzedawane. Sam je używam. No i tak sobie myślę, że taka niewdzięczność jest naszego narodu, że zamiast dać człowiekowi doktorat honoris causa z dziedziny medycyny, czy nawet ochrony zdrowia publicznego, bo to już o to chodzi, to się go sekuje, to GIS wymyślił i Naczelna Izba Lekarska ostatnio opublikował w internecie teksty krytyczne. Uważajcie na preparaty Jerzego Zięby. To jest wszystko po prostu kłamstwo. I o tym trzeba powiedzieć i to jest właśnie ta moja rola, że Quantec mnie do tego upoważnił, żebym ja to kłamstwo zwalczał, bo ja to mogę potwierdzić na wielu przypadkach. Tych przypadków jest około 3000. No i na przykład, proszę Państwa, jeżeli my szczepimy psy na wściekliznę, to czy wy wiecie, że ten pies po szczepieniu w ślinie ma informację o tym wirusie szczepionkowym i jego właściciel tę informację dostaje jako cząstkę przy myciu miski na przykład, czy przy całowaniu psa w nos. Mam tych przypadków około 300 na 3000 ludzi, to jest około 10%. Tylko jakie są tego konsekwencje? A konsekwencje są najróżniejsze. Od delikatnych, typu drganie powieki, poprzez drganie ręki, poprzez tak zwane wściekanie się z byle powodu, do innych stanów, które medycyna nie łączy. Dla nich informacja o tym, o danej chorobie jakby nie istnieje. Im musi to wyrosnąć na płytce Petriego, albo pojawić się w probówce. Albo guza w ciele. No, albo już ewentualnie guzy w ciele. I tutaj przechodzimy w sposób łagodny, aczkolwiek szokujący, do przyczyn tych guzów. Ja odkryłem, mówiąc nieskromnie, ale po co być skromnym, jeżeli się dokonało obserwacji o charakterze ogólnoświatowym? Coś, co jest prawdą. Tak. Za coś takiego paliło się na stosie kiedyś. Kiedyś tak. Teraz ale inaczej. Ja dzisiaj czytam ulotkę. Uniwersytet Kalifornijski w Davis, gdzie zresztą bywałem, 3 naukowców o ciemnej skórze, bo to niekoniecznie muszą być naukowcy białoskórzy, opublikowało, że w 50% próbek mleka krów kalifornijskich znaleźli Mycobacterium avium,
czyli gruźlicę ptasią. No to teraz, proszę Państwa, pijąc mleko amerykańskie dzieci, co one robią? One się infekują gruźlicą. I to jest ten kraj wysoko rozwinięty i tak dalej, i tak dalej. Ale na potwierdzenie tego ja uzyskałem własne doświadczenie takie, że pan Krzysztof z Podsiedlec, który hoduje indyki, współpracujemy właśnie, ja wspieram jego hodowlę, on mi daje zdjęcia stada, maciupeńkie ptaszki, drugi dzień życia, czy trzeci, ja robię skan analityczny, a tam mi wychodzi bakteria mykobakterium, gruźlica, jedna, druga. Ja mówię, panie Krzysztofie, tragedia, skąd pan ma te ptaki? On mówi, jak to skąd? No kupiłem jaja kanadyjskie i dałem do wylęgarni i dostałem ptaszki. Boże kochany, to już ta Kanada już dzisiaj nie pachnie żywicą, tylko pachnie gruźlicą. A my to musimy wszystko jeść. No i tu, proszę Państwa, jest wielkie, wielkie zawirowanie, bo ta gruźlica, według moich obserwacji, a robiłem ich dużo, ona ma najróżniejsze formy. To, że tam gruźlica prądkująca i tak dalej, to stare dzieje. Co prawda moja ciotka umarła w wieku 18 lat na gruźlicę, na tak zwane galopujące suchoty, co mi dało asomp do tego, żeby zbadać całe zdjęcie rodziny właśnie na obecność gruźlicy. No i niestety moi przodkowie, ciotki, wujki, dziadkowie no byli obciążeni gruźlicą, no, łącznie z moim ojcem, także choroba nie bierze się znikąd, tylko bierze się ze środowiska lub genetyczne. No i proszę Państwa, doszedłem do wniosku, że moja siostra, która przez lata chorowała na chorobę Leśniowskiego Crohna, czyli rzadziejące zapalenie jelita grubego, zwane jeszcze tam jeszcze inaczej, jelito wrażliwe, drażliwe, cieknące i tak dalej, umarła na tę chorobę. Umarła w 2012 roku, co było dla mnie szokiem, bo ja ją wspomagałem jak normalnego pacjenta, dawałem jej preparaty, ale potem się okazało niestety, że na wiosnę, ona jeszcze była w Polsce, w odwiedzinach, wyglądała kwitnąco, a od lata zaczęła niedomagać, ale niedomagać, no niestety, proszę Państwa, z racji na obciążenia tak zwane religijne. Tych religii jest kilka na świecie, no i między innymi moja siostra i druga, też mieszkająca w Stanach, wpadły w sidła takiej grupy Christian Science, które stwierdziły, że tylko modlitwa. Znaczy człowiek jest skonstruowany na podobieństwo Pana Boga, Jezusa i nic mu nie powinno szkodzić, a modlitwa mu pomoże. No więc ja się dowiedziałem o jej śmierci dwa dni po daniu pierwszego mego wywiadu w życiu w telewizji u Janusza Zagórskiego we Wrocławiu, gdzie się mądrzyłem o biorezonansie, o metodach, o wspomaganiu i tak dalej. Będąc u klienta w Poznaniu, ja się dowiaduję, że moja siostra nie żyje. To było dla mnie wielkim wstrząsem, bo okazało się, że potem później się okazało, że ona nie brała tych moich suplementów, tych moich preparatów, tylko bazowała na opiece healera, który przychodził do szpitala, no i się modlili godzinami. Także tutaj ostrzegam przed takim jednostronnym postrzeganiem, bo to jest takie trochę działanie na szkodę własnego organizmu, co jest, proszę Państwa, grzechem. To jest to samo, co Antoni de Mello ma taką przypowieść, że pewien mnich tylko się też chciał modlić właśnie, bo przyszła powódź, no i łódka podpłynęła, żeby go zabrać. A on, nie, Bóg mnie uratuje. No dobra,
poszli. Helikopter przyleciał, bo już woda była wysoko. Nie, Bóg mnie uratuje. No i w końcu utopił się, idzie tam do tego świętego Piotra, mówi, no zaraz, zaraz, no Boże, czemu mnie tam nie uratowałeś? A Bóg mówi, no zaraz, zaraz, wysłałem ci łódkę, wysłałem ci helikopter, nie skorzystałeś, no to jesteś tutaj. No podobnie w tej sytuacji, no trzeba coś robić oprócz modlitwy. Proszę Państwa, no właśnie te modlitwy, ja w swojej praktyce tej kilkunastoletniej zetknąłem się z ludźmi. Jeden pan zawiózł córkę do Tybetu i tam pół roku ją leczono przez tybetańskich specjalistów. Wróciła zdrowa. Mhm. Pan jest ogrodnikiem, który z kolei sam jest uszkodzony przez opryski i tak dalej, bo nie wiedział, że nie wolno mieszać ręką środków ochrony roślin. Niemniej spłodził córkę, która zachorowała, no ale która została wyzdrowiona. Inne osoby, taki znany podróżnik światowy, pan Maciej, ma żonę, która miała blefarospazm, czyli opadały jej powieki. Wynaleźli sposób w Londynie, że jeździli tam co 2-3 miesiące na zastrzyki botoksu, jeszcze w Polsce nie był wtedy znany, wstrzykiwano botoks w powieki i te oczy jakby nie były zasłaniane powiekami. Ale pani Basia trafiła na doktora Jonasza, który u nas miał szkolenie. Doktor Jonasz ją zbadał, mówi: ale wy macie wirusa wścieklizny w nerwie optycznym. Wirus wścieklizny opanował jej nerw wzrokowy i powodował porażenie. No i od tego czasu dostała kurację detoksykacyjną i została uzdrowiona. Także medycyna nie potrafiła, a medycyna informacyjna, to było z 10 lat temu. Tak. To nie jest taka świeża sprawa. No i wiecie Państwo, my bazujemy na tym, co ten kwantek potrafi. To jest urządzenie, które kosztuje sobie kilkanaście tysięcy euro. Ja tego nabyłem najpierw jedno, potem drugie, potem trzecie, bo tak mi po prostu dobrze szło. Potem jedno odsprzedałem koledze, który też to z powodzeniem stosował. No, w międzyczasie zmieniła się dystrybutor. Nowa pani została dystrybutorką, która była u mnie no, pomocą taką techniczną, powiedziałbym. Ale ponieważ bardzo chciała, no to Niemiec zrobił ją dystrybutorką. No, w każdym razie firma się rozwija, już w tej chwili poszła dalej. Ja mam urządzenie jedno z pierwszych, ale ono jest tak kompletnie wyposażone, że ja tam mam i chromozomy, geny, mam lekarstwa różnych firm, mam tony planet, mam homeopatię, mam z 5 psychologów. No też można było samemu tam uzupełniać ten program, wygrywając sobie jakby znane produkty, bo działanie kwanteka polega na tym, że najpierw robimy sobie skan zdjęcia, 30 parę pozycji i aparat sam wybiera najpotrzebniejsze rzeczy. I wychodzi albo tam, prawda, jakieś zawirowania emocjonalne, albo zdrowotne, albo geopatia, albo toksyczne, albo nawet nowotwór. No, w związku z czym na podstawie takiego pierwszego badania istnieje możliwość potem pogłębiania. I ten skan już potem ja uzupełniam i robię preparaty. No, w zależności od tego, jak wygląda powaga tej sytuacji. No, w tej chwili mam na przykład parę bibliotekarzy z Londynu, którzy chorują nie wiadomo na co. Bibliotekarzy, proszę Państwa. A co to są książki?
książki to jest zbiór grzybów. I roztoczy. I roztoczy, właśnie. No więc oprócz tego ja pytam, a macie anteny do GSM-u? Ależ oczywiście, pełno, dookoła stoi. A macie zwierzątka w domu? No mamy kota. Ja mówię, no to jesteśmy w domu, to robimy w takim razie hapteny. Hapteny zrobiłem. To hapteny to są, proszę Państwa, pomysł inżyniera lotnictwa, żeby nie było, Jerzego Grzyszczuka, który z profesorem z Akademii Szczecińskiej opisał sprawę, opisali, że są uczulenia człowieka na człowieka. I tak na przykład jak z Panem powiedzmy, możemy znaleźć wspólną nić porozumienia, rozmowy, zainteresowania, możemy rozmawiać, to tak są osoby, które jeżeli taka osoba jest uczulona na drugą osobę, wejdzie do pokoju, to ona tam nie może chwili wytrzymać, musi opuścić ten pokój. No, ale wiecie Państwo, to ma swoje następstwa. Muszę tu się powołać na fakt autentyczny pana Kajetana, który obciął głowę lektorce swojej włoskiego. To było w Warszawie. On ją zobaczył pierwszy raz w życiu. I coś go tknęło, że on nie mógł jej darować, że ona jest na świecie. Ale skąd się to wzięło? On cierpi na taki zespół Lestera, czy coś takiego, czyli takiego nadmiernego ego, bo powiedział ego, chyba to można powiedzieć, i nie może znieść konkurencji energetycznej. W związku z czym obciął jej głowę, włożył do walizki, zawiózł gdzieś tam. No sprawa jest taka, że został w tej chwili już zbadany przez psychologów, psychiatrów i tak dalej. Stwierdzono, że jest normalny. Natomiast moje badania wykazały zmiany w mózgu, zmiany w jądrach podkorowych, zwapnienia i tak dalej, i tak dalej. No, może nie powinien o tym mówić, ale to jest sprawa powszechnie znana, bo toczy się przed sądem. Mama jest prokuratorem i ja twierdzę, że to jest człowiek chory i nie powinien być sądzony tak jak normalny. Może ta informacja dotrze do decydentów. No w każdym bądź razie podobnie było z przypadkiem zabójstwa w Łodzi. Jak tam pana Lesiaka chyba zabito z biura poselskiego. Zabił jakiś pan, któremu się tam okazało, że nie lubi PiSu i tak dalej. To był człowiek także chory. No ale tutaj dochodzimy, proszę Państwa, do jednego z największych obciążeń naszego organizmu, jakie są, mianowicie metale ciężkie. Te metale ciężkie, one zaczynają być groźne w momencie, kiedy jesteśmy szczepieni jako dzieci, ponieważ każda szczepionka ma tak zwane adiuwanty i wymyślono, że takie aluminium to ono będzie wzmacniało reakcję zapalną. No, taki po prostu pomysł idioty jakiegoś, imbecyla, niedouczonego. Tak to zrobiono i tak to jest wykonywane, proszę Państwa. I to, o czym mówi pan Jerzy Ziemba, o stanie zapalnym gleju, no to skąd się to bierze? No to się bierze stąd, że dajemy truciznę do organizmu. No i są reakcje albo wczesne. Kilka dni dziecko przestaje tam kontaktować, nie patrzy w oczy, źle reaguje i tak dalej, i tak dalej. Potem może być wiek dojrzewania 14-16 lat, gdzie taki chłopak spod Rzeszowa odmawia chodzenia do szkoły i takie różne rzeczy robi dziwne, jak na przykład pranie pościeli w miejsce w nocy. Wstaje w nocy, zbiera pościel i idzie do łazienki, pierze pościel. Trzecia rzecz to jest taka, że nie weźmie nic do jedzenia, do picia,
przedtem, mówiąc do matki i do ojca, to ty najpierw spróbuj, czy to nie jest czasami zatrute. Czyli fobia jakaś. Oczywiście nie wychodzi z domu. Lekarz musi przychodzić, no to dla człowieka, który jest stróżem, nie zarabia dużo pieniędzy, żona nie może pracować, bo musi tego chłopaka pilnować, żeby on sobie czegoś nie zrobił. To jest jedna wielka tragedia. I prawdopodobnie to jest reakcja poszczepienna właśnie w tym średnim wieku. Ale proszę Państwa, to nie jest takie teraz hop-siup, bo wszystkie osoby mające tak zwany reumatyzm, RZS, łuszczyce, jelito wrażliwe, dzieci rodzące się z objawami EB, czyli epidermolysis bullosa, to jest wszystko gruźlica. To wykazuje Kłantek i trzeba mu wierzyć, bo niby co innego mogłoby być? No nie bardzo. I teraz proszę Państwa, dla tych niewiernych wakcynologów, których jest tam cały komitet, no trzeba im powiedzieć, że oni zalecając szczepienia, może powinni najpierw zbadać matkę na poziom antygenów, które ta matka już posiada. Przecież ona nie jest z księżyca, tylko ona ma swoją florę bakteryjną, wirusową i tak dalej, i tak dalej. I ona przekazuje to przez łożysko dziecku. W związku z czym dziecko rodzi się z pewną odpornością. No i nie można teraz na odporność uzyskaną z organizmu matki, wrodzoną, dawać od razu szczepionkę w pierwszym dniu życia. Tak, no to już przed chwilą mówiliśmy. I teraz przejdźmy może do Kliniki Zdrowia i Rodziny, bo to jest jakby rozwiązanie na tego typu problemy. Bo tak, o problemach możemy dużo mówić, ale dajmy jakieś rozwiązanie. Proszę Państwa, to jeszcze tylko bym dopowiedział takie zdanko, że większość chorób ludzi pochodzi od zwierząt. W związku z czym moja rola jako lekarza weterynarii też jest taka, żeby tym ludziom uświadamiać, terapeutom, żeby rozszerzali zakres badań o choroby od zwierzęca. Natomiast z tą kliniką to jest historia taka, że od 2 lat klinika, która stoi 500 metrów kwadratowych, kompletnie wyposażona w najróżniejsze, rzadkie aparaty, nie może zyskać dowódcy. Lekarza, który by rozumiał te wszystkie metody, który by to ordynował, który by to puścił w ruch. No i los zrządził, że spotkałem na innej konferencji lekarza medycyny, doktora Malinowskiego, który jest ginekologiem, który aktualnie zajmuje się produkcją zdrowej żywności, zboża i tak dalej, ale ma olbrzymią wiedzę akademicką za sobą, bo był asystentem na uczelniach, i to głównie też w farmakologii, ale też na ginekologii. Jak ja się o tym dowiedziałem, to mówię, proszę pana, może by pana zainteresowała współpraca w takim zespole, który przede wszystkim robi diagnostykę chorego człowieka od A do Z. Bo mają tam super urządzenia, tak, najlepsze na świecie. Łącznie z psychiką, emocjami, polem elektromagnetycznym i tak dalej, i tak dalej. No i okaże się, że jest mapa obciążeń, które trzeba wyeliminować, bo inaczej kobieta nie zajdzie w ciążę, jeżeli będzie miała to, tamto, to za dużo tego, za mało tego. No więc jeżeli zaproponujemy parom starającym się o dzieci taką detoksykację, to na koniec detoksykacji, jak już powiemy, że no to już jest osiągnięty taki stan zbliżony do normy, to teraz panie doktorze proszę podjąć decyzję, kiedy ma nastąpić koncepcja. Bo okazuje się, jak z wywiadu, jak słyszeliśmy, że okres owulacji wcale nie znaczy, że nie jest jednoznaczny z okresem menstruacji. Są menstruacje bez owulacji. W związku z czym starania wtedy, kiedy nie ma jajeczkowania, no nie mają sensu. To raz, a po drugie, no nawet jeżeli dojdzie do przypadkiem do
do zapłodnienia, to jeżeli kobieta jest obciążona tym, tamtym, owamtym, no jest ryzyko, że urodzi coś niezdrowego. No i co dalej, prawda? Jeżeli się dziecko rodzi niezdrowe, to zmienia od razu życie całej rodziny, bo są angażowane dziadek, babcia i jakieś dodatkowe osoby. No jest ogólnie tragedia wtedy. Jest ogólnie tragedia, tak. No i my nad tym wszystkim możemy opanować, ale proszę Państwa, to nie jest dzięki medycynie. To jest dzięki inżynierom, bioelektronikom, inżynierom kwantowym, tym, co wysyłali ludzi w kosmos i prawdopodobnie z profesorem Sedlakiem kontaktowali się właśnie specjaliści z medycyny kosmicznej, dzięki czemu właśnie na myśli tej, że jest biokomunikacja, że można te informacje przekazywać na odległość. No ja mam przecież pacjentów na całym świecie. W Nowej Zelandii, w Kalifornii, w Londynie parę osób, w Niemczech. No oczywiście też w Polsce, w różnych miastach są pacjenci, których ja na oczy nie widziałem i którym pomagam na odległość, dobierając preparaty, wysyłając je i ci ludzie zdrowieją. Oczywiście nie jest tego dużo, bo ja już w tej chwili na emeryturze raczej zajmuję się propagowaniem metody. Sam choruję niestety na coś w rodzaju boreliozy z dodatkami. Od szpitalnej? Niewykluczone, że w szpitalu też mi się tam coś przyplątało, ale to nie narzekam, proszę Państwa. Ja jestem wdzięczny Panu Bogu, że On mnie doświadcza, że ja mogę ludziom nie opowiadać bajek, nie mówić, że o, proszę Pana, to choroba jeszcze nie jest poznana etiologicznie. Nie ma takich sytuacji. Proszę Państwa, jeżeli oglądamy ludzi w telewizji, to ze zdjęcia zrobionego w telewizji można postawić człowiekowi diagnozę, co mu jest. No i niestety muszę się przyznać, że z ciekawości czasami korzystam z tej metody. No, jest to jakby wiadomość nieoficjalna, proszę tego nie przekazywać. Ale w momencie, jak się dowiedziałem, że pewne urzędy kupiły sobie system Pegasus i system Pegasus może wejść do naszej komórki i odczytać, co się w tej komórce dzieje, a może nawet i nasze myśli, no to wie Państwo, będziecie Państwo strach się bać. To już jesteśmy w tej chwili inwigilowani. No i tak, także doszliśmy do takiego pojęcia medycyna informacyjna i im wcześniej ona zostanie uznana przez uniwersytety i głównie naukowców, bo proszę Państwa, naukowcy są tymi hamulcami. Oni sobie dobrze żyją na stołkach, mają swoje tytuły, mają swoje pensje, mają swoich asystentów, których chorzą. Asystenci trochę się burzą, bo muszą wyrabiać, prawda, za nich. Natomiast nauka się nie posuwa do przodu, no bo jeżeli pan inżynier Grzeszczuk, pilot samolotowy po szkole w Dęblinie, pisze, mówi, głosi o haptenach. Wysłał filmik na sympozjum światowe w Lipsku i znalazły się raptem 3 osoby, które wiedziały, co to są hapteny. Więc jaki jest poziom medycyny? Jeszcze tutaj, przepraszam, przerwę, ale twórca w zasadzie Kliniki Zdrowia i Rodziny, Stanisław Staniszewski, bo on tam jest tym twórcą, głównym inwestorem, to opowiadał sytuację, kiedy to chciał przeszkolić 10 lekarzy, sprowadził lekarzy z Chin, którzy przez ileś tam dni mieli wykłady robić dla tych lekarzy, no i się okazało, że ego tych naszych lekarzy nie pozwoliło w pełni kontynuować tych lekcji, dlatego że się poobrażali na chińskich lekarzy, bo oni mówili wszystko zupełnie odwrotnie. Jak się zapytał lekarz chiński, no, jaka jest procedura wprowadzania pacjenta ciężko chorego do szpitala, co się wtedy robi,
No to oni opowiedzieli, co się robi, a ten złapał się za głowę, no zaraz, wy jesteście lekarzami, no przecież to dobija człowieka ciężko chorego, a nie stawia, no nie poprawia zdrowia. Oni powiedzieli, no takie są procedury. No to zaraz, czy dbamy o procedury, czy dbamy o pacjenta? No i kilku focha szczeliło, na drugi dzień nie przyszło w ogóle na kolejne wykłady. Także jest ogromny rozłam pomiędzy Europą czy i Stanami Zjednoczonymi, a Chinami, gdzie wiedza jest jeszcze starożytna i tam chodzi o uzdrawianie. Tak, proszę Państwa, no na szczęście, na przykład na tej konferencji w Skaryszewie w ostatni weekend było kilku lekarzy i to sami podchodzili do mnie, inicjowali rozmowę. Niemniej widać było też z wypowiedzi, że to są lekarze inni, trochę o rozszerzonych horyzontach. Tacy z naszej bajki. Otóż to. To tam w ogóle nie było dużo osób, tam było ze 30 osób. Niemniej oni wytrzymali do końca, wysłuchali wszystkich wypowiedzi. No, był wspaniały wykład na przykład o leczeniu kamertonami, czyli dźwiękiem. No, tym problemem zajmuje się pan docent czy profesor Adamski z Bielska-Białej, naukowo. Tak. Ja mu to przekażę, tę informację i myślę, że to też będzie podbudowa do tego, co on robi, bo tak jak moja działalność, ona wymaga podbudowy biofizyki, no ale jeżeli, proszę Państwa, no, początkowo przecież ja nie jestem taki sobie łatwowierny, jak zobaczyłem, że co ta aparatura może na sobie, to zaprosiłem panią dystrybutorkę do współpracy do gabinetu, ona przyjechała i co pierwsze to zrobiliśmy skan kurczaków. 40 tysięcy kurczaków w jednym kurniku, razy dwa, bo był kontrolny, pod Płockiem. Myśmy je wpuścili do tego programu i patrzyliśmy, co się będzie działo. No ale ja z racji swojej podejrzliwości wrodzonej, policjanta, proszę Państwa, albo ABW czy CBŚ, wziąłem do badań gorszy kurnik, że na wypadek, gdyby będzie poprawa, to będzie znaczący bardziej. Tak. No i tak się okazało. Tu się nos policjanta się okazał właściwy, dobry. I wyszło tak, że zmniejszyły się upadki, zmniejszyło się zużycie paszy na kilogram przyrostu. No to są najbardziej wiarygodne rzeczy, bo ja tam palca nie wkładałem do tego doświadczenia. Natomiast, co było ciekawe, ja pytam tego właściciela, proszę pana, co to za głupoty takie wyszły, że mi wyszły jakieś niesnaski, nieporozumienia, tak jakby te ptaki przekazywały mi informację, że tu tak towarzysko to nie za bardzo w tym górniku. A hodowca mówi, proszę pana, to jest prawda, bo nas jest tam trzech szwagrów, ja z synem zasuwam od rana do nocy, a szwagrowie tak nie za bardzo, ale chcieliby się dzielić z zyskami. To my ich trochę tak odsuwamy. Proszę Państwa, no, czy to nie jest piękna sprawa, że aparat czyta też stan emocjonalny pacjenta? No i teraz już nie pamiętam, bo tych badań robiłem ostatnio kilka, ale w jakimś jednym przypadku wyszło mi ukryty konflikt emocjonalny, jakieś niepowodzenie i tak dalej. No i mam dopytać teraz, jak ustalę, kogo to dotyczy, czy ktoś nie przeżył jakiegoś stresu, który spowodował zmianę w jego psychice i obciążenie, które, no wiadomo, że jak matka w ciąży się przewróci na schodach, ten stres emocjonalny przychodzi na dziecko. I to dziecko rodzi się już z ukrytym konfliktem emocjonalnym. Tak to się nazywa u nas. No, trzeba dojść do tego, ale trzeba zlikwidować. A jeszcze z tymi kurczakami, co pan tam zastosował? No nic, program tylko wysyłałem.
Jest dioda, dioda białego szumu, podłączona do komputera i co 3 godziny wysyłałem program, to co zgrałem z tego stada, na inwersję, czyli na odwrót, jako kojący i wspomagający. Czyli w przeciwfazie. Rodzaj homeopatii elektronicznej. Nic innego, bo nie miałem żadnego doświadczenia wtedy. Nic nie mogłem zastosować. Czyli to jest coś takiego jak laleczka wudu, tylko zastosowana dla pozytywnych efektów. Tak jest. Ale a propos laleczki, to mamy laleczkę pod tytułem pani Basia Zaleska, która też była na konferencji w piątek i sobotę, dała wykład. To jest pani, którą ja poznałem już jakiś czas temu, z którą współpracuję, występowała na moich konferencjach. Ale to jest pani, która ma firmę Vision Med, jest strona internetowa i ona tam opisuje, jak ona pomaga ludziom. Ona wchodzi w biopole człowieka i analizuje jego przeszłość, szukając możliwych ukrytych obciążeń, które spowodowały, że on się dzisiaj źle czuje, że ma niepowodzenia itd., itd. No, to jest pani, która mieszka w Białymstoku, ale jeździ po całej Polsce i za granicę. No i zajmuje się takimi rzeczami. I teraz, jak to zakwalifikować? Czy to niby, co to jest w ogóle? Czy to jest medycyna, czy to nie jest medycyna? No ale jeżeli mam inne doświadczenie takie na odległość, kolega z technikum przypomniał mi się, że byliśmy razem w tej samej szkole. On ma ojca, który ciężko choruje, leży w szpitalu, jest umierający. I ja mówię, to dawaj jego zdjęcie, zobaczymy, co się da zrobić, nie? Też technik weterynarii. Ja go wrzuciłem do komputera, puściłem program wspomagający na wszystkie rzeczy takie znane mi, które mogą dotyczyć technika weterynarii. Za tydzień telefon, poprawa. Dzisiaj wyszedł ze szpitala, także proszę Państwa, no to są rzeczy, o których filozofom się nie śniło. Lekarzom się nie śniło. Lekarzom się jeszcze nie śni. Niemniej pan Zięba, nasz prekursor, powiedział nieśmiało w jakiejś wypowiedzi, bo ja tam słucham jego wypowiedzi, że przyszłość medycyny to będzie przyszłość bez leków. No, to jak to usłyszą producenci leków, to im w portki można coś się znaleźć w portkach ze strachu, że stracą źródło dochodu. Bo jeszcze tu powiem moją taką anegdotkę ostatnią. Co to jest e-recepta? E-recepta, proszę Państwa, to jest rodzaj smyczy, którą nam dają po to, żebyśmy byli na stale związani z dawcą leków. Nic więcej oczekują od nas, żebyśmy przynosili w zębach nasz ciężko zarobione pieniądze z VAT-em i wkładali do apteki. I to jest e-recepta. Natomiast to, że lekarz nie widzi pacjenta, a wypisuje lek, no to wiecie Państwo. To jest tylko forma dystrybucji, taki e-marketing. No tak, ale czy to nie jest czasami szarlatanaria? No dokładnie. Bo przecież celem leczenia co jest? Wyleczenie chyba, nie? A nie leczenie. A nie leczenie. Tak. Tutaj jeszcze ma Pan różne rzeczy, buteleczki, które są dla Pana cenne i w ogóle w propagowaniu zdrowia. Warto powiedzieć tutaj o paru rzeczach. Paru warto powiedzieć. Ale jeszcze ogólnie o tych rzeczach, które wpływają ogólnie na nasze zdrowie, to może o smogu elektromagnetycznym, który jest wszechobecny i od 15 lat współpracuję z profesorem Pawlenko. Powstał taki apel freiburski, który wzywa lekarzy do ograniczenia wpływu GSM-u i tak dalej. Natomiast pan profesor Pawlenko z Kijowa wyprodukował urządzenia, które jedno na telefon, naklejkę, to jest to samo, a drugie to jest takie o szerszym zakresie.
działający na fazie, na której jest rycerz na przykład, który sieje śmiercią, jak wiadomo, po okolicy, czyli pod tym swoim pomieszczeniu albo nawet całym domu. I jeżeli się koło routera to włączy, to może to wykasować to działanie szkodliwe. Tak, jak to się nazywa? Vernada Geo. Tak. Pewnymi odmianami są też takie większe urządzenia, które żeśmy testowali właśnie w Skaryszewie na wieżach GSM-u, które tam stoją dwie. I żeśmy takie jedno zastosowali na wieży. Potem mierzyliśmy aparatem promieniowanie, to nie tylko na tej wieży przestało być promieniowanie czytelne, jak i na stojącym 200 metrów dalej drugiej, na drugim terenie. No niestety w jakimś czasie ktoś zdjął to urządzenie, nie wiem jak w tej chwili sytuacja wygląda, bo jest też takie pewne nieporozumienie, żeby nie powiedzieć kłamstwo, że oznaczanie ilości wat na centymetr kwadratowy, że to jest niby jakiś miernik. Tak, a tu chodzi o pole torsyjne. To nie jest żaden miernik, bo on jest owszem mierzalny aparacikami najróżniejszymi, natomiast zasadniczą rzeczą działającą jest pole torsyjne, które, na które nie ma miernika. Chyba, że pani Diana coś wymyśliła. Tak, ona coś wymyśliła albo... i nawet prezentację zrobiła też, że jeżeli jest powiedzmy pewne zagęszczenie fali 200 metrów powiedzmy od anteny, to pole torsyjne tej fali jest 1200 metrów ileś, o wiele większe niż te waty. Także to ma znaczenie. Ona badała to swoimi metodami. Proszę Państwa, takimi metodami badania jest też różdżka lub wahadełko. Profesor Pawlenko był w Warszawie, myśmy robili badania od siekierek do Instytutu Onkologii. I on ze swoim aparatem chodził, mierzył. I w pewnym momencie byliśmy przy Świątyni Opatrzności Boskiej, przy krzyżu. On mierzy przy krzyżu, a tam nie ma żadnego pola. I teraz wniosek jaki, że krzyż swoją energetyką, on chroni jakieś tam powierzchnie. Może dzięki temu ludzie chodzą chętnie do kościoła. No tak, a na wieży kościelnej często są anteny. To już jest inna sprawa, o której też chcę powiedzieć, bo w Brodnicy był przypadek. Ludzie mieli kwiaciarnię. 30 metrów od wieży farnej, na której były anteny. Tak. Ci ludzie przychodzili do pracy, pół godziny później ona już miała 40 stopni temperatury, wzywane było pogotowie, zabierano ją do szpitala i tak dalej. To trwało kilka lat. W końcu ludzie się wzburzyli i powiedzieli tym właścicielom, żeby zabrali te anteny. No sprawa poszła do sądu niestety. Ja tam jako taki trochę pseudoznawca, bo ja badałem tych ludzi, wykazywałem zmiany w organizmie, byłem wezwany do sądu jako rzeczoznawca, no i wygłaszałem opinię o szkodliwości tego. No, niemniej oni przegrali. Przegrali sprawę w sądzie, bo to było nie do nieudowodnienia, natomiast jednak zjęto te anteny. Brodnica jest wolna od GSM, bo to poszło jako już program miejski i tak dalej. W Krakowie mieliśmy też konferencję, chyba w lutym, jaki miesiąc, ten luty, to rok temu. Rok temu w lutym tak, byliśmy, prawda? I tam też i Diana występowała, i tam inni znawcy, głosy naukowca z Anglii chyba, czy ze Szwecji, o szkodliwości 5G. Tak. No więc z tym 5G to my tak się borykamy od czasów profesora Szyszki, ministra środowiska, który na zebraniach w Sejmie nam opowiadał, że dopóki on będzie ministrem, to nie będzie GMO w Polsce. No i zdjęli profesora Szyszkę, a GMO weszło do Polski i jest sobie pełnoprawne w stosowaniu. Natomiast 5G, proszę Państwa, to jest rzecz, bomba o opóźnionym zapłonie,
to będą maszty co kilkaset metrów i będziemy w sieci, z której nie będzie można wyjść. I to będą zmiany i genetyczne, i takie, i śmaki, i owakie. No, jest dużo na ten temat. Dobra, przejdźmy do tego. Co tutaj, może nie wszystko, ale parę rzeczy, które chciałbym... Ja tylko powiem o dwóch, trzech firmach, z którymi współpracuję. No bo to, że zakwaszanie żołądka octem jabłkowym codziennie rano na pewno ludziom pomoże na zgagę. A odpowiednim octem jabłkowym? Jabłkowym. Ale no, czy to jest ważne, jaki producent? Nie, nie za bardzo, bo to jest prosta produkcja, jak produkcja cepa, wie pan, także pewnie, że jakiejś własnej produkcji może być lepszy. Dla przeciwwagi też można stosować sodę oczyszczoną na czubek, noża, jeżeli jest nadkwasota. To z takich głównych rzeczy. Z natomiast tym, że odpowiednio trzeba dawkować i nie przeholować tutaj. Tak, no wszystko oczywiście z wyczuciem i tak dalej. Bo nie? Poczytać trzeba na ten temat. Jeżeli dalej chodzi o przewód pokarmowy, to mamy wyroby firmy Probiotics, probiotyki. I żeby było śmieszniej i taniej, to API Biopharma to jest najbardziej ceniony przez nas produkt, bo to jest dla pszczół, a pszczoły byle czego nie zjedzą i one się dobrze czują po tym, a człowiek tak samo. Ma lepsze trawienie i tak dalej, i tak dalej. Następne mamy preparaty krzemowe z firmy Invex z Kielc. Woda utleniona, tak samo Invex Kielce. Krzemowe, to wiadomo, krzem jest podstawą życia. I na tej bazie powstał Ormus, czyli środek antyrakowy, który do niedawna jeszcze był w ukryciu, ale już zaczyna się o nim mówić. Hamuje czerniaka, hamuje taki rak szyjki macicy HL, który jest bardzo złośliwy. No, twórcą jest pan inżynier Stanisław Szczepaniak, autor 150 patentów i wielu nagród. Jego gabinet jest pełen pucharów i innych dyplomów. No, ja korzystam tak samo z tych wyrobów, ale poszedłem dalej i nawiązałem współpracę taką, że kupuję stężony roztwór wody utlenionej 50% perhydrol. Perhydrol, tak, ze srebrem. I robię w zakładzie, rozlewam to do naczyń jednolitrowych ze szprejem i do kanistrów 5-litrowych, co umożliwia mi dystrybucję dla właścicieli psów, kotów i innych zwierzaków, do dezynfekcji obór, stajni, pomieszczeń dla zwierząt, do sterylizacji pomieszczeń, w których się przechowuje żywność, czyli spiżarni, kuchni, łazienek, natrysków i tak dalej. Uważam, że to może być preparat, który zrobi rewolucję w postrzeganiu higienizacji naszego otoczenia, bo też może być stosowany do basenów zamiast chloru, który nam wyżera różne rzeczy. To woda utleniona zastosowana w basenie, ona nie brudzi, nie pachnie, nie szkodzi i tak dalej, i tak dalej. I jak się zużyje, to się ulatnia po prostu. Otóż to. No mamy też... O co to jest? To jest, proszę Państwa, niesamowita historia. Jest sobie taki pan boczar w Szczecinie, który zyskał sławę tego, że przyklejają mu się na ciele różne metalowe rzeczy. Łyżki, widelce, tak. I tak dalej, i tak dalej. To jest człowiek magnes. Tacy bywają. To jest człowiek, który nagrał wiele filmików i on produkuje materiał, który powleka wkładką energetyzowaną. To jest akurat na pierś, która jest podejrzana o brzydkie rzeczy i taka kobieta sobie to wkłada i nosi jako antidotum na raka piersi. Można też nosić na pęcherzu jako antidotum na raka pęcherza moczowego. Tutaj mamy już... Krew smoka, tu jest napisane. Krew smoka to jest draci krew po czesku. Firma Oro Verde, której jestem reprezentantem jeszcze.
Sangle de Drago. No jest to preparat, który jest właściwie panaceum. Obok wilka kory może służyć na może nie do leczenia, ale do wspomagania, uwalniania się od kilkudziesięciu obciążeń. Innym produktem jest mój wyrób, produkowany w aptece homeopatycznej, SCB, który jest od 20 lat sprawdzany. To jest Solidago, Cardus, Marianus i Berberis. Preparat podstawowy do oczyszczania organizmu. Następny jest z Ameryki importowany preparat EDTA, wersenian dwusodowy do oczyszczania naczyń szyjnych i włosowatych, sercowych i czyli mózg innych. Lepiej pracuje. Oczywiście, tak. To jest tak zwana chelacja. Mhm. Chelacja o charakterze podjęzykowym, nie doustnym, żeby nie łykać tego w całości, bo tam z kwasem solnym wchodzi w reakcję, ale ona się, ta substancja się wchłania spod języka, ze śliny od razu do naczyń, które sobie tu biegną. Na sympozjum poznałem producentów olejku kanabidowego. CBD. CBD. I nabyłem sobie drogą kupna 9% na moje bóle. I tak jak każdy doświadczarnik, badam na sobie, czy to aby działa. Tak. A ja wiem, że działa i z nimi też wywiad nakręcimy. O, to dobrze. Firma Probiotics Polska jest jedną z dwóch na rynku, które produkują bardzo fajne, tutaj akurat 11 żywych, aktywnych szczepów pożytecznych mikroorganizmów. Te wszystkie probiotyki, które możemy dostać w aptece, 2, 3, nie chcę wymieniać nazw, żeby ich nie peszyć i nie powodować ich uszkodzeń wizerunku, to są produkty robione, hodowane są bakterie oddzielnie i potem mieszane, wkładane do kapsułki. Natomiast ta firma ma olbrzymie kadzie po kilkaset litrów i fermentuje wszystko razem. Trudno powiedzieć, się nie gryzą później. Trudno powiedzieć, ile tego jest. Oznaczyli 11, bo te się dały oznaczyć, ale setki pozostają nieoznaczonych i nam to pomaga. No dobra, to tyle. Na koniec jeszcze może kwestia konserwantów, bo tak mówiliśmy trochę o homeopatii, a konserwanty w jedzeniu to jest taka homeopatia, tylko szkodliwa. Taka odwrotność homeopatii. Czyli też no, jest to medycyna informacyjna, ale szkodliwa. Ta wersja taka... Ciekawa opinia, bo tutaj muszę powołać się na opracowanie profesora Kani z Krakowa, mojego kolegi lekarza weterynarii, który udowodnił, że podawanie atraktanta do kiełbasy, do mięsa, glutaminianu sodu, powoduje wzrost agresji u szczurów. Mhm. Taki szczur postawiony przed lustrem rzuca się na ten swój obraz, nie zdając sobie sprawy, że to jest tylko odbicie, prawda? Ja do niego piszę list, mówię: Bogdanie, a czy ty nie uważasz, że wzrost agresji na polskich ulicach to czasami nie jest to, że jemy za dużo kiełbasy? Byle jakiej zresztą. Tak. Bo im gorsza kiełbasa, tym więcej musi mieć dodatków, żeby było smaczniejsza. Tutaj zapomnieliśmy jeszcze o właśnie efekcie pracy pana Szczepaniaka, Ormus 500. To jest, proszę Państwa, sole złota i innych pierwiastków ultra, które znane są od starożytności, ale które on w swojej fabryce pod Kielcami wyprodukował i ja to dostałem w prezencie do sprawdzenia, czy działa na moje stany przedrakowe. Natomiast tutaj już jest mój produkt, wymyślony na bazie doświadczeń z moimi doświadczeniami z mlekiem
klaczy z kolostrum, MMF Forte Pulver, który składa się z cytrynianu wapnia, czyli wapna, inuliny probioty, kolostrum bovinum, zeolit, kolagen zhydrolizowany, MSM, czyli siarka organiczna, wanilia, żeby ładnie pachniało, witamina C, witamina D. Proszę Państwa, to może służyć wszystkim. Pod warunkiem, że zostanie nagrane indywidualnym programem, który uzyskujemy na bazie Quanteca. Robimy skan osoby, jego boleści zapisujemy i te boleści nanosimy na taki nośnik. I sobie ktoś, biorąc łyżeczkę dwa razy dziennie, informuje organizm, z czym ten organizm ma sobie radzić. I to jest tak zwana homeopatia elektroniczna. Czyli pan programuje coś takiego, tak. Takie opakowanie, tak. Dla danego pacjenta, tak, indywidualnie. I on ma lekarstwo dla siebie. Tak. Czyli to jest w zasadzie baza. Tak. Tej bazy robię tam 50-100 sztuk, bo tam nie mam za dużo pacjentów, ale bardzo dobrze się to sprawdza i u dzieci dwuletnich. Co u dzieci, no trudno jest cokolwiek zastosować, bo to jest słabo, nie ma co. Syropy kiedyś były, ale jak zaczęto krytykować syrop glukozowo-fruktozowy, to tak. Okazało się, że nie ma syropów. No i tak, także proszę Państwa, jest to całe moje gospodarstwo. Zachęcam Państwa do konsultacji. Zajmuję się ochoczo. Im trudniejszy przypadek, tym lepiej. Tym bardziej interesujący, potrafię wstać w nocy, żeby to zbadać, bo mi przyjdzie coś do głowy. A tutaj do leczenia jeszcze chciałbym wspomnieć o aparatach do ozonowania, które powinny być w każdym domu. I to w zależności od tego, czy obora, to wtedy duże wyrzutniki, czy mieszkanie. I jest też, mamy to w dystrybucji, także produkt jest oczywiście jak wszystko z Hongkongu. Także ważne, ale, by stosować. Ale stosować i nie jest za drogi, także już od 200 zł można sobie to kupić. Trzeba mówić też o wodzie ozonowanej, można mówić o wodzie utlenionej, plazmowanej. Coś to ostatnio dopiero wchodzi w grę. Ta firma Nantes z Bolesławca, ona produkuje zarówno płyny do wlewów dożylnych, jak i wody do picia. Tam pan zabrał opakowanie, ale to jest woda do picia plazmowana. Ona potrafi dać energię organizmowi, który w bańkach tam kosztuje 300 zł chyba, starczy na miesiąc. W każdym bądź razie, jak Państwo widzą, mamy tutaj całą gamę preparatów naturalnych. Tu nie ma chemii, chyba że za chemię uznamy 2000 składników chemicznych w Sangre de Drago, które przyjechały z Peru i tak dalej. Także, to jest coś dla to pszczół. Jest dla pszczół, ale postawiłem to dlatego, żeby powiedzieć, że to jest to samo. To mniejsze, tylko bo akurat się zduplikował. Tak, dobra, to już mówię. Proszę Państwa, po pierwsze, żeby zakończyć te nasze dywagacje zdaniem, że nie ma choroby bez przyczyny. To, że tak medycyna mówi, to jej jest tak wygodnie, bo jej się nie chce. Chyba jej się nie chce, no bo gdyby jej się chciało, to by skrobała ziemię i dochodziła do przyczyny. Drugie, że większość chorób pochodzi od zwierząt i trzeba większą uwagę zwrócić na nasze zwierzątka domowe, ale też idąc do obory, stajni i tak dalej, mieć pod ręką środki dezynfekcyjne, to srebro w szpraju może być jak najlepiej użyte. Można spryskiwać wędzidło o głowie,
ale także miejsce, na którym siodło leży, żeby tam się nie gnieździły jakieś drobne ustroje i odleżyny powstawały. Dalej można zamgławiać kurniki, obory. Wtedy zamgławiać można zarówno probiotykami, rozpylając je z urządzeń pod sufitem, jak i tymi urządzeniami przenośnymi, gdzie jest 50 litrów płynu, tam się daje ileś tego roztworu i stawia się w oborze i to rozpyla i te krowy, one to wdychają. Mhm. Podobnie w kurniku też ptaki wdychają probiotyk do swoich tam, prawda, narządów wewnętrznych, to idzie do układu oddechowego, dzięki czemu nie chorują, lepiej przyrastają, są weselsze, zdrowsze, no i smaczniejsze na talerzu. Natomiast jeszcze a propos psychiki, bo ja tak z tą psychiką to za blisko nie byłem nigdy, traktując psychiatrów jako nie lekarzy, tylko specjalną grupę inteligentnych inaczej, którzy siedzą w hotelu, uważają, że wszystko wiedzą. Jednak po wysłuchaniu profesora Wetulani i wielu bioterapeutów, którzy pomagają ludziom ciężko chorym, tylko działając na psychikę, no twierdzę, że to jest bardzo ważna dziedzina. I tak samo nasza obecność, rozmowa, nieużywanie negatywnych sformułowań i dołujących opinii ma olbrzymie znaczenie w rozmowie z chorym. I dobre myśli, dobre życzenia, no może w końcu jednak będzie trzeba przyznać, że jednak Bóg istnieje i ma, stoi za tym wszystkim. Także ostrożnie z krytykami, bo to, że Kościół robi swoje, to nie jest do końca nasza bajka. A każdy ma swój biznes. Modlitwę. Panowie ubrani na czarno robią swój interes. Natomiast modlitwa może być bezpośrednio w kontakcie z Bogiem. I możemy i dziękować Bogu za wsparcie, a także prosić o więcej i tak dalej. Czyli to pole serca, koherencja serca. To była mowa też właśnie w sobotę, tak. Niedzielę o tych rzeczach. I to lekarz o tym mówił też. O. No to nie są, proszę Państwa, tacy lekarze sobie z ulicy pierwszy lepszy, tylko ludzie, którzy przeżyli swoje, podobnie jak ja, mając te moje 74 lata. Mam swoje przemyślenia i wiem, czego można oczekiwać po medycynie i w życiu nie chciałem do szpitala, ale jak straciłem przytomność, to żona nie wiedziała, co robić, no i tam mnie skierowała. Ale jestem wdzięczny lekarzom za to, że uratowali mi życie w trudnej fazie. Natomiast teraz dochodzenie do zdrowia to już jest zupełnie co innego. Ja piję, proszę Państwa, mleczko pszczele, wodę plazmowaną, miód z pierzgą, witaminę C, kwas askorbinowy, no i wiele, wiele innych. Potem te preparaty Joalis, 8 sztuk. Czuję się lepiej. Lepiej chodzę, lepiej wstaję. A na konferencji była pani, która mnie wymasowała i dała mi czadu. Przy okazji tam nabyłem olejek CBD, który też biorę, patrząc, co się będzie dalej działo, czy może ulecę jakoś, ale... No cóż by pan chciał jeszcze wiedzieć? No już no, przeszliśmy przez wszystkie tematy, także może jakieś ostatnie słowo zamykające. Proszę Państwa, nie chciałbym, żeby to brzmiało za smutno, ale coraz mniejszą mam nadzieję na poprawę świadomości lekarzy w sensie ogólnym, żeby to miało charakter uczelniany i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym wymyśliłem coś takiego, że trzeba może większą uwagę zwrócić, poświęcić innej
innej profesji, mianowicie rehabilitantom. To są ludzie, którzy rozumieją w ogóle człowieka, co się w nim dzieje i tak dalej. Jest na przykład taka krakowska szkoła promocji zdrowia, gdzie są 4 wydziały. No to między innymi jest i też medycyna komplementarna na szczęście. Ale tak sobie pomyślałem, że może warto by było rozszerzyć działanie szkoleniowe dla rehabilitantów, chociażby tylko diagnostykę, prostą diagnostykę biorezonansową, żeby taki asystent, powiedzmy, czy pielęgniarka nawet, czy rehabilitant pracujący z lekarzem w gabinecie dawał wynik badania, żeby lekarz nie strzelał w ciemno i nie kierował od razu do jakiegoś kardiologa za miesiąc czy za dwa, czy do innego reumatologa, który zastosuje metotreksat, też nie badając nic. A moim zdaniem głównym clue mego wystąpienia to jest teoria, stanowisko, że chory powinien dostać pomoc już u lekarza pierwszego kontaktu. Ten lekarz powinien być na tyle wyszkolony, żeby człowiekowi już udzielić pomocy konkretnej i to w dodatku dobranej do jego potrzeb. To dobranie może być przy pomocy wahadełka, różdżki, aparaciku bardziej lub mniej skomplikowanego, albo próby kinezjologicznej, którą wykonuje dr Klinghardt na całym świecie. Jego asystentka Małgosia Loga z Norymbergi była na naszych konferencjach. Proszę Państwa, jeżeli chce się dowiedzieć, czy ten preparat jest dla mnie dobry, to biorę go sobie, przytulam do czakry serca i pana Aleksa proszę, żeby mi ucisnął. Nie ma siły! Natomiast nie mam tutaj nic szkodliwego pod ręką, a nie, mam telefon. Telefon, który leży sobie ukryty w kieszonce. Tak jak nie powinien być. Tak, oczywiście, bo to wiadomo, że szef bez butów chodzi, ale to jest, ale no nie, on też jest zabezpieczony. No mój też jest zabezpieczony. No ale może... Ale płyn do naczyń, o, weźmy płyn do naczyń. Płyn do naczyń, jak się wypije, to można bańki nosem puszczać. Super, ależ pan ma inwencję. Proszę Państwa, tego nie wolno spożywać, nawet z mieszanego z whisky, bo może zaszkodzić. Także przytulamy to do serca i robimy próbę. Ależ był dobry pomysł. Doskonały pomysł. Czyli proszę Państwa, naczynia po zmywaniu trzeba bardzo dobrze spłukiwać, bo niestety ten płyn zostając cieniutka otoczka na naczyniu, czy w garnku, czy w kubku, no jest po prostu szkodliwy. Szkodliwym homeopatykiem. Dobra. No niech pan nie deprecjonuje homeopatii. Nie, nie, no po prostu bierzmy fazę w górę, czyli to, co jest pożyteczne, no ale też tak, miejmy świadomość... Bo tam praktycznie prawie nic nie ma. Tylko no, czyli katalizator, jest katalizatorem. Tak. Mikro ilości stanowią o czymś, co później działa. A, tak dla państwa informacji, jaka jest tragiczna sytuacja na rynku, jeżeli chodzi szczególnie o homeopatię, jest to, że ja może jakieś 10 lat temu zostałem powołany jako ekspert do komisji do spraw rejestracji środków homeopatycznych przy takim zakładzie, który te sprawy rejestruje i od tego czasu myśmy się ani razu nie spotkali. Natomiast firmy homeopatyczne uchodzą z Polski jako z rynku, który nie daje gwarancji zysku, bo to jednak jest nauka. No to muszę teraz jeszcze, zahaczyliśmy o jedną firmę, która jest moim zdaniem bardzo ważna, jeżeli chodzi o podstawy leczenia chorób ludzi i zwierząt. Mianowicie jest taka firma Sanum. Twórcą jest profesor Enderlein, nieżyjący, ale to jest człowiek, który powołał taką teorię pleomorfizmu. No i tutaj, panowie mikrobiolodzy, siadajcie, żeby nie upaść. Bakterie, wirusy, grzyby mogą przechodzić jedne w drugie.
W związku z czym te formy są, nie są stałe. Teoria pleomorfizmu do poczytania w internecie. No, firma Sanum jest jeszcze na polskim rynku. Produkuje wspaniałe preparaty na głównie na przewód pokarmowy. Utilin, Nigersan, inne takie. Mówią tylko o tym, że jest w jelicie infekcja grzybem takim a takim i wtedy trzeba dać ten preparat. Także proszę Państwa, bądźcie otwarci na informacje z rynku homeopatów. Taką dobrą firmą jest apteka w Warszawie, homeopatyczna, gdzie też można dostać te preparaty informacyjne Joalisa. I tam można nawet bez lekarza sobie pójść, poprosić farmaceutę o dobór czegoś, bo właśnie te nazwy są Astmex na astmę, Eczemex na świąt skóry, Streson na stres. No to już na koniec całkiem powiem o kwiatach Bacha. Pan doktor Bach stwierdził, że esencje roślinne mają działanie wpływające na emocje ludzkie. Jest ich tam 33. Jedna to się nazywa rescue, czyli ratunek. I można sobie to rescue mieć w kieszeni, idąc na zebranie lub na prezentację. Piknąć sobie trochę do ust i człowiek nabiera odwagi, lepiej się wysławia i tak dalej. Rescue. Zapamiętajcie, nie pamiętam numeru. Można dostać właśnie w aptece na Miłej. Jest taka ulica. Także to tyle. No. Tyle chyba na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo za było mi miło rozmowę i za tą porcję wiedzy. No, również dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.